Szczęść Boże, coś wam powiem. Możemy składać Panu Bogu codziennie setki ofiar w postaci zamówionych mszy świętych, modlitw, postów, ale jeśli nie ma nawrócenia serca, to te praktyki są pustym znakiem. Zewnętrzne czyny powinny być oparte na wewnętrznej postawie serca. Faryzeusze oskarżają dziś uczniów Jezusa o zrywanie kłosów z pola, żeby zjeść ziarno. Czym się różni to zajęcie od sięgnięcia po pokarm, który znajduje się na talerzu? Jedna i druga czynność ma za zadanie zaspokojenie głodu. Ale można przyczepić się do wszystkiego, żeby pokazać, że prawo mówi co innego. Faryzeusze przecież lubili wykonywać wszystko zgodnie z literą, ale nic ponadto. Owszem, prawo mojżeszowe zabraniało zrywania kłosów w szabat, ale przy użyciu sierpa, co wiąże się z pracą. Przykazania obrzędowe nie są przepisami moralnymi. Dzisiejsza nauka pokazuje, że uczynki miłosierdzia powinny wynikać z postawy serca, a nie tylko z praktyk religijnych. Tylko wtedy ma sens jakakolwiek ofiara, którą składamy Bogu. Pan Jezus wiele uwagi poświęcał temu, żebyśmy nie zgubili prawidłowej hierarchii wartości. Można trzymać się zapisów i zobowiązań, ale jeśli nie ma w tym sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary, to będzie to tylko wypełnienie przepisów, które niczego nie wniosą do życia. Miłosierdzie jest ważniejsze niż wszelkie ofiary. Nasze zachowanie to więcej niż słowa, bo jest to potwierdzenie tego, co głosimy. Dlatego tak ważne jest nie tylko co i jak głosimy, ale postępowanie, które ma być potwierdzeniem naszych przekonań. Święty Jan Paweł II powiedział: nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Każdego dnia znajdzie się ktoś, kto realnie potrzebuje naszej pomocy, konkretnego gestu. Nie mamy być w tym naiwni i realizować czyjejś zachcianki, bo wielu, biorąc nas na litość, znalazło sobie sposób na życie. Właściwa postawa wobec innych ludzi będzie wtedy, jeśli poznamy wpierw to, czego chce od nas Bóg. Przemieniając najpierw własne serce, wpływamy wtedy na innych ludzi. Na tym polegały wszelkie cuda dokonane przez Jezusa. Każde uzdrowienie było przede wszystkim przemianą duchową, która promieniowała potem na codzienne postawy względem Boga, innych ludzi i siebie samego. Żeby to czynić, sami musimy mieć źródło, z którego możemy zaczerpnąć. Tę siłę możemy czerpać z najmocniejszego pokarmu, który daje nam sam Bóg, czyli Jego ciała i krwi. A to dokonuje się w czasie każdej Eucharystii. Zastanów się więc, w jaki sposób ty uczestniczysz w Eucharystii. Czy jest ona dla ciebie rytuałem, obowiązkiem, czy raczej przychodzisz na nią zgłodniały miłości, prawdy, dobra i ostatecznie samego Boga?